Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym programie, a dziś naszym gościem jest wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, pan Sławomir Kopuść. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Jest Pan szefem Komisji Budżetowej Sejmiku, dlatego wydawać nie, mi się... Nie, już nie. To tak było w poprzedniej kadencji. Teraz jestem członkiem zarządu województwa, stąd jestem członkiem Komisji Budżetu i Finansów. Moja rola w komisji się zmniejszyła, natomiast rola decyzyjna zwiększyła się. Ale w kwestii finansów nadal. Proszę bardzo. Wydaje się, że właśnie w tej sytuacji Wrocław będzie dobrze traktowany pod względem podziału pieniędzy, a powszechna jest opinia, że jesteśmy w tyle za Toruniem i Bydgoszczą, jeżeli chodzi o te pieniądze. Gdyby tak było, to musielibyśmy zaprzeczyć faktom, a prawda jest taka, że Włocławek wraz z Toruniem należą do miast najsilniej zadłużonych z powodu inwestycji właśnie unijnych, z powodu inwestycji, które przychodzą z Urzędu Marszałkowskiego, co oznacza, że na jednego mieszkańca we Włocławku, w powiecie także włocławskim, te inwestycje są bardzo duże. No, jednak potrzeby, które są dla naszego terenu znaczne, one jeszcze przez wiele lat nie będą wyczerpane. Toruń miał to szczęście, że inwestował w poprzednich okresach finansowania i w związku z czym tych inwestycji było tam znacznie więcej. Czyli Włocławek w przeliczeniu na mieszkańców nie zostaje wcale mniej niż... Oczywiście, że nie, wręcz przeciwnie. Dla samego Włocławka myślę, że jest to kwota taka sama, natomiast ten procent zadłużenia, Toruń jest najbardziej zadłużonym miastem, zdaje się, w Polsce. Włocławek jest na chyba trzecim miejscu, co oznacza, że właśnie te pieniądze poszły na inwestycje. Bardzo ważne dla mieszkańców Włocławka, ale i dla mieszkańców innych terenów jest sprawa włocławskiego szpitala, kiedy właśnie ta placówka nosząca zamianę wojewódzkiej będzie miała właśnie odpowiedni poziom wysoki. To znaczy w projekcie modernizacji włocławskiego szpitala przewidziano 65 milionów złotych, to jest bardzo poważna kwota. Jest to kwota, która pozwoli na całkowitą przebudowę tego szpitala, na to, aby oddziały zostały zmodernizowane, pobudowane nowe. Buduje się w tej chwili lądowisko dla helikopterów, buduje się szpitalny oddział ratunkowy, który już działa praktycznie rzecz biorąc w nowej formule. Tworzymy możliwości rozwojowe na wiele, wiele lat. Zapewniam Państwa, że już wkrótce będzie działała kardiochirurgia z prawdziwego zdarzenia, nowoczesny, nowy oddział, będą oddziały rehabilitacyjne całkowicie inaczej, będą zmodernizowane, więc naprawdę wiele, wiele tutaj inwestycji. Tych inwestycji nie robi się w jeden rok niestety. To są inwestycje wieloletnie, one wymagają zapewnienia środków, one wymagają oczywiście okresu planowania. Jesteśmy już po posiedzeniach Rady Społecznej, która zaaprobowała projekt modernizacji tego szpitala i wszystkie środowiska jednoznacznie pozytywnie się o tym wypowiedziały. Zarówno środowisko lekarzy, jak i środowisko związków zawodowych, które są także reprezentowane podczas niektórych posiedzeń Rady, jak i wszystkich ugrupowań, które tworzą Radę Społeczną Szpitala. A kiedy placówka będzie całkowicie skończona? Kiedy szpital będzie... Nigdy. Ona zawsze będzie modernizowana. Ciągle będzie w remoncie. Tak, ona zawsze będzie modernizowana. Główna część prac remontowych w ciągu najbliższych 2 lat nastąpi. Natomiast mam nadzieję, jestem przekonany, że okres modernizacji szpitala jest okresem trwałym, permanentnym, że ciągle będziemy tworzyli nową jakość tym szpitalu. Czyli jest szansa, że szpital wojewódzki będzie w tym samym poziomie, co szpitale w Toruniu i Bydgoszczy? Tak, pod warunkiem, że zastanowimy się, jakie są mocne strony tego szpitala. Zapewne nie wszystkie oddziały będą tak samo dobrze wyposażone, ale te, które, gdzie posiadamy odpowiednią kadrę, odpowiednie zasoby, na pewno będą na... A który to oddział będzie najlepiej? No na pewno ta kardiochirurgia, to będzie naszym takim oczkiem w głowie. Na pewno neurochirurgia, bardzo ważna. Musimy wyposażać nowy sprzęt i to będzie wtedy, na każdym oddziale będzie postęp. Chciałabym także zapytać o pałac w Wieńcu, tak, dawno siedziby Kronenbergów. Mhm. Było bardzo długo, niż stoi pusty i wydaje się, że coraz bardziej popada w ruiny. Nie, właśnie miało tam powstać właśnie Centrum Szkoleniowo-Kongresowe. Ja myślę, że to była już dosyć dawna inicjatywa. Tymczasem w tej chwili zostały już wydatkowane środki na bieżące zabezpieczenie tego pałacu przed ewentualnym niszczeniem. W tej chwili prace są czynione wewnątrz samego parku. Zostało z tego odnowione te już bardzo zaniedbane drzewa. Tam jest ponad 1500 drzew, w tym
kilkadziesiąt gatunków szczególnie rzadkich. Przewiduje się, że powstanie tam nowoczesne centrum kongresowe, ale także spa, mała medycyna jednego dnia, takie usługi, które są możliwe także we współpracy z pobliskim sanatorium w Wieńcu. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, która jest głównym udziałowcem tego przedsięwzięcia w tej chwili, opracowała prospekt lewicyjny, są poszukiwani ewentualni inwestorzy, także prywatni do tego, bo zamierzamy tutaj posiłkować się także inwestorem zewnętrznym, bo tam proces inwestowania to kilkadziesiąt milionów złotych, podobne kwoty do tych, które wydajemy na wrocławski szpital. Natomiast jeżeli uda nam się te wszystkie działania przeprowadzić, to będzie to ośrodek, który zapewni zatrudnienie dla miejscowych mieszkańców, zapewni także obroty dla miejscowego tutaj sanatorium i wykorzysta znakomite położenie, bo przypominam, budowana jest autostrada, ten pałac jest tuż przy zjeździe z autostrady, a więc będzie mógł przyjmować gości z Warszawy, z Łodzi, z dużych miast Polski, ale także i z zagranicy, bo do nich to będzie skierowana oferta. Ma to być oferta, my to mówimy na to silver economy, czyli gospodarka skierowana do ludzi starszych, którzy potrzebują wytchnienia, którzy potrzebują odnowy biologicznej i to będzie zapewnione na wysokim poziomie. Przewidujemy, że będzie odnowiony najpierw pałac razem z parkiem, potem do tej części zostanie dobudowana nowoczesna część spa z rehabilitacji. Kiedy jest szansa, żeby nie można zobaczyć, że coś już tam się dzieje, że jakieś prace już... To znaczy zapewne, gdybyśmy pojechali, panie redaktor, byśmy codziennie tam trafili na niektóre prace, zwłaszcza prace porządkujące, bo tam jest wiele rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widać, ale tam zostało już poczynione, zwłaszcza w parku. No i mam nadzieję, że te dalsze inwestycje będą miały miejsce. Przede wszystkim chciałabym zapytać też o bardzo bulwersującą sprawę ewentualnej likwidacji Sądu Okręgowego w Wrocławku. Słychać bardzo wiele głosów, szczególnie z lewej strony, że ten sąd zostanie zlikwidowany i że zmierza to do degradacji Wrocławka. Mamy zapewnienie ministra sprawiedliwości, że ten sąd nie będzie zlikwidowany, to chciałbym jasno powiedzieć, że nie ma takiego w tej chwili zagrożenia, ale niejako dmuchając na zimne, na ostatniej sesji sejmiku, wszyscy radni podjęli próbę stworzenia wspólnego stanowiska i takie wspólne stanowisko zostało przez sejmik województwa przyjęte, gdzie wskazujemy na mocne strony naszego sądu okręgowego. Jest to nowoczesna placówka, dobrze zarządzana, w której mają miejsce sprawy bardzo ważne dla mieszkańców naszego regionu i gdyby ten sąd miał być kiedykolwiek zlikwidowany, w co nie wierzę i na pewno nie będzie to miało miejsce, byłoby to ze skutkiem negatywnym dla ludności naszego regionu, na to na pewno nie pozwolimy. Mieliśmy także konsultacje posłów naszego tutaj okręgu i wszyscy zgodnie zapewniają, ten sąd będzie trwał. Także nie ma takiego w tej chwili zagrożenia. Nawet zapewniano nas, że w żadnym dokumencie, który ujrzał światło dzienne, nawet w postaci projektu, takiego projektu likwidacji Sądu Okręgowego nie było. Ja wiem, drodzy panie, rozumiem, że nie mówi się tego wprost, ale jeżeli zostaną zlikwidowane sądy rejonowe, które podlegają pod Sąd Okręgowy w Wrocławku, to jaki będzie miał sens wtedy istnienie takiego sądu? To jest sąd przede wszystkim taki, który prowadzi także sprawy w drugiej instancji. Tu jest sąd także ubezpieczeń i pracy, więc na pewno nikt nie przewiduje likwidacji tego sądu okręgowego, a w sprawie innych sądów na terenie naszego tutaj województwa to nasze stanowisko także było negatywne, żeby nie przekonać ministra, żeby jeszcze przemyślał strukturę tych sądów rejonowych. Czyli mam pana słowo, że sąd nie będzie zlikwidowany. Sąd okręgowy we Wrocławku na pewno nie. Tego jestem w 100% pewien. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Takim proszę bardzo. Moim państwa gościem był wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, pan Sławomir Kopieść. Dziękuję bardzo.